Nadal czekamy na odpowiedź od Cezariusza Wiklika z biura prezydenta. Pytania do niego dotyczyły m.in. wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. W tej sprawie po raz kolejny głos zabrał Hubert Papaj, przewodniczący klubu radnych bezpartyjnych oraz prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który z przedsiębiorcami styczność ma na co dzień i zna ich problemy. Pomoc miasta, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, jest niewystarczająca. I to wszyscy przedsiębiorcy się do nas tym zgłaszają tematem. Ja pragnę przypomnieć, że na początku roku, ubiegłego roku, w marcu, kwietniu, podejmowaliśmy uchwały o zwolnieniu od podatku od nieruchomości. Ale to była taka jednorazowa działalność, jednorazowa akcja. Brakuje takiej kompleksowej pomocy. Sytuacja z wirusem ciągnie się już ponad rok. Ci przedsiębiorcy potrzebują więcej pomocy. Dlaczego pan prezydent nie zaproponował zmniejszenia podatku od nieruchomości, innych ulg dla tych wszystkich, którzy nie mogą normalnie prowadzić tej działalności gospodarczej? Powiem więcej, takie miasto jak Wrocław na wiele miesięcy zwolniło przedsiębiorców od różnych opłat. U nas niektórzy przedsiębiorcy, z tego co wiem, orientują się w sytuacji. Jeżeli wynajmują od miasta lokale na działalność gospodarczą, to występują do prezydenta, do Komisji Rozwoju o ulgi w czynszach. I apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy gospodarują na mieniu komunalnym, żeby o takie ulgi występowali. To jest jedna rzecz. Druga, te wszystkie działania, które miały do tej pory miejsce, nie były w żaden sposób kompleksowe. Ja bym oczekiwał, że poza zamrożeniem podatku od nieruchomości będą też ulgi dla tych przedsiębiorców. Czekamy na więcej konkretów ze strony Urzędu Miasta. Jak na razie ich brak, a pytań jest sporo. Dotyczą one m.in. możliwości zwolnienia z opłaty za koncesję na alkohol. Wszyscy, którzy prowadzą działalność usługową, handlową i też m.in. restauracje prowadzą, czyli sprzedają alkohol, występują o koncesję na handel alkoholem i muszą już teraz w najbliższych dniach zapłacić za nowy 2021 rok całą kwotę. Tak samo jak w roku ubiegłym. A wiemy przecież doskonale, że te lokale są zamknięte. I teraz jest pytanie do pana prezydenta i do większości w Radzie, dlaczego w tej formie nie można pomóc tym przedsiębiorcom? Dlaczego, czy można ich w ogóle zwolnić z tej opłaty albo rozłożyć na jakieś bardziej dogodne raty? Podczas ostatniej konferencji prasowej zorganizowanej przez prezydenta Jeleniej Góry mowa była m.in. o promocji po lockdownie. Rozmawialiśmy o sytuacji bieżącej, ale też o tym, co będzie po COVID-zie. I ten projekt, który już wcześniej realizowaliśmy po COVID-zie, po tym pierwszej fali, czyli Karkonosze, tak blisko, tak bezpiecznie, chcemy, żeby po tym zakończeniu tego lockdownu, żebyśmy wspólnie realizowali. Pytanie, jak wiele jeleniogórskich firm do tego czasu przetrwa. Apel do rządu wystosował jeden z zaproszonych gości. Chcielibyśmy zaapelować do premiera, do rządu, by zdefiniował daty, kiedy przedsiębiorcy mogą liczyć na zakończenie lockdownu, żeby ci przedsiębiorcy wiedzieli, na czym stoją. Kondycja gospodarcza państwa polskiego jest, tak matematycznie rzecz ujmując, funkcją przecież kondycji tych gospodarek lokalnych. Ją tworzą przedsiębiorcy i to nie zawsze ci duzi, może przede wszystkim ci mniejsi. Im jest dzisiaj ciężko, oni dzisiaj w tym gąszczu niezrozumiałych obostrzeń, często się zmieniających z dnia na dzień, nie potrafią się odnaleźć i tutaj o taką stabilizację w tym zakresie także chcielibyśmy bardzo mocno właśnie z tej pięknej Jeleniej Góry dzisiaj zaapelować. To prawda, Jelenia Góra jest piękna i nie trudno będzie ją promować zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Pytanie, co z pomocą tu i teraz?